Ajajajajaj, dzień dobry, ale dobre lutowanko zrobiłem, już wam pokazuję, tylko podpłynę sobie troszkę bliżej. Obrócę sobie tutaj tak, może nawet tyłem, będzie mi łatwiej to wszystko wypakować. I już wam mówię, gdzie ja tu dotarłem. Dobra, myślę, że tak będzie spoko. Dobra, wysiadajmy. Wysiadajmy. I teraz tak, sprawdzając mapkę. Ja jestem na tym Castaway Island i popłynąłem sobie do... Dystryktu 43. Całkowicie przez przypadek tak sobie pływałem. Mówię, poszukam jakichś tam surowców, poskawędżuję i zdobędę coś, co mi się tam przyda. No i zobaczcie, jakie skarbeńki. Bang, 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 bang. I jeszcze tutaj w skrzynce. Bang, 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 bang. Podsumowując, znaleźliśmy części do broni. Troszkę pozabijałem rybek, więc też mam dosyć sporo żarcia, więc tutaj też przeżyję dosyć długo. Czerwone algi znalazłem, troszkę siarki wykopałem, ale rekin mnie przyżarł, więc musiałem uciekać jak najszybciej. Mamy amunicję do pistoletu, 8 sztuk, komponenty, zabiłem jednego rekina, bo mnie tam drażnił i to jest właśnie ten, który mnie tam podziabał tak dosyć istotnie. Mamy magazyn o wartości 15 sztuk złota, czy tam srebrników. Dużo szkła mi wypadło z traktora, o dziwo, takie duże elementy pod wodą typu traktor, ciężarówka, naprawdę dobre rzeczy dropi. Znalazłem te skalopy, czyli jakieś tam małże, które da się gotować i je się pobiera tak w takich masowych ilościach, więc z żarciem nie mamy najmniejszego problemu. Następnie mamy blueprinty na jakiś solidny kabinet, czyli jakąś tam komodę, na czerwoną sofę. Znalazliśmy cygaro o wartości 15. Mamy jakiegoś liska, mamy jakieś porcelanę, mamy Route 66, fajną LEDową tutaj ozdóbkę. Generalnie ozdóbek mamy tutaj masę. Mógłbym je nawet spróbować posprzedawać, ale powiem wam szczerze, że ja sobie to tak naprawdę powrzucam do skrzynki. Więc blueprinty oczywiście użyjmy. Nauczmy się tego, żebyśmy mieli, nie? Bo ja lubię zbierać blueprinty. I mamy na przykład neona, nie? Teraz tego neona mógłbym tutaj gdzieś pierdyknąć. Route 66. Ja bym sobie tutaj oznaczył. Nie wiem, możemy sobie... To akurat kiepsko, o. Szkoda, że nie ma 6,9. O, ładnie sobie tu oznaczymy. Dodatkowo sobie tutaj ten dekoracyjny fajny pierdykniemy. Obrazeczek może tutaj z liskiem. Tyk, jaki kolorowy, fajny słodziaczek. No mamy jakieś porcelankę, te rybki są ładne. Te rybeczki mi się podobają, tylko nie wiem, gdzie je by tu postawić. Może bym je tutaj pierdyknął gdzieś. Kurde, już mi miejsca brakuje na tym. No właśnie, nie mam gdzie tego stawiać. Dobra, tutaj postawimy rybeczki, żeby ładnie przyzdabiały. Dodatkowo mamy old toy, czyli sówkę. Sówkę sobie damy tutaj przy spanku, nie? Bardzo podoba mi się, że jest dużo tych ozdóbek wszelkiego rodzaju. To jest naprawdę epickie. Że nie jest tak nudno. Dobra, tutaj mamy jeszcze do postawienia wazon. To wazon postawimy na następnym wazonie i zwiększymy ten wazon, podwójny wazon. I jest zajebiście. Dobra, i teraz musimy to zrobić porządeczek sobie. Tutaj widzicie, mamy rzeczy do sprzedaży. Mamy troszkę klofa. Liczyłem, że będzie go więcej, no ale no, bywa różnie, prawda? Tutaj nie zawsze idzie po naszej myśli. Z tych rzeczy jeszcze cygaretkę mamy. To cygaretka pójdzie na sprzedaż. Handel mamy całkiem blisko, więc ja myślę, że na spokojnie sobie damy radę. Tutaj mamy stal, mamy gumę, dużo tej stali zebraliśmy. Troszkę mogę tutaj też połowić, więc pod tym względem spoko. Komponenty też zebraliśmy i to. No i jeszcze tutaj do metalowej skrzyneczki wrzucimy tą stal. Stali mam bardzo dużo, więc ja myślę, że całkiem niedługo zacznę upgrade'ować się niektóre rzeczy. Rozbudowywać w ogóle bazę. Teraz tak, ze skrzyneczki weźmiemy wszystko. Ale tu dźwiękiem sypnęło, na pewno was zabolało, mnie też. Niestety dźwięk nie jest tutaj dobrze wypoziomowany i czasami potrafi zranić niejedno łóżko. No dobra, no to teraz tak, przechodzimy sobie tutaj. Mamy magazyn na sprzedaż. Mamy bardzo dużo tego szkła, 8 szkła, komponenty, części do broni. Mamy tego scaffolda całego, więc ja sobie wezmę jednego i zobaczę, ile mnie leczy. 35 mnie leczy. Całkiem solidnie mnie leczy, kurczę, jeszcze energię mi dodaje, więc ja sobie to zażyję i będę te scaffoldy tutaj cały czas, kurczę, piek, bo to łatwe dostępne jest, więc pod tym względem sobie spokojnie damy radę. Amunicja tu wpadła, węgiel.
Jeszcze tu mam puszki, no generalnie zbieractwo grubą rurą idzie, nie? Zobaczcie, ile tej stali nazbierałem, ile drewna. Muszę zacząć tutaj naprawdę rozbudowywać moją strefę magazynową, bo inaczej to będzie słabo wyglądało. Dobra, tu mamy jeszcze to, klota mamy 15 sztuk, więc lin też mogę narobić, w końcu mogę naprodukować. Gumy mamy dużo. Shark skin i to możemy sobie zostawić, więc mamy 20 gumy. I tak mi się wydaje, że właśnie te gumy były mi potrzebne, żebym mógł rozbudować chyba to. Tak mi się wydaje, ale najpierw sobie pozbierajmy tutaj roślinki. Strawberry, troszkę mamy jagódek. 30 jagódek mamy, no one tam dupy nie urywają, jeśli o to chodzi, ale lepsze to niż nic. I tu mamy tylko 3 nasionka. 4 nasionka mamy tylko. Jedno mi zostaje do posadzenia, no to niech będzie ten pine cone, żeby nie marnować czasu. I tak troszkę za dużo chyba naprodukowałem, powiem wam szczerze, tego, bo nie mam większych problemów, jeśli chodzi o pozyskiwanie tutaj surowców. Zjedzmy sobie to. Od razu się doładuje. Ugotujmy sobie może. Na razie tego skalopa będziemy tutaj cały czas piekli, bo fajnie będzie mieć taki większy stack tego jedzenia, powiem wam. Węgiela też dużo mam. Herbal medicine. Mógłbym zażyć jedną sztukę, żeby się właśnie zregenerować. A dodatkowo wypijemy sobie wodziałkę razy dwa i tu uzupełniłem, widzicie, wodę, więc to wszystko mi się fajnie przetworzy, nie? Nie ma to jak pić destylowaną wodę. Dobrze, więc teraz tak, podchodzimy do research table. No i tutaj cóż, albo robimy upgrade, a już mnie na niego stać, albo robimy, co tu mamy, electronic parts, tego nie mamy. Wiecie co, ja bym wziął może upgrade, po upgrade'ie będę tak naprawdę wiedział, co powinienem zrobić, ale zanim do tego przejdę, to chciałbym zrobić, no myślałem o tym fishnecie, żeby rybki zbierać, ale już powiem wam, na tym etapie mam tyle żarcia, że szczerze nie wiem, czy w ogóle jest mi to potrzebne. Bałem się o to jedzenie, ale jedzenie to tak naprawdę leży w morzu, w oceanie, nie? Więc jaki jest sens? Nie wiem. Research table mamy. Nie możemy zrobić gun workshopa ani battery charger, bo tutaj no, nie mamy tych przetopionych tych rzeczy. Więc pytanie, gdzie się stawia piec? Gdzie się stawia piec? Ja tutaj szukam, mamy barykadę, mamy motorboat, który możemy zrobić. Jest dosyć słaby, słabszy niż paddleboat generalnie. Zasilany paliwem, ale na razie mi chyba szkoda pieniądza na to wszystko. W pomieszczeniu jest dosyć ciemno. Pomieszczenie jest dosyć ciemno, więc ja sobie wykorzystam tutaj aspekt tego drewna i tej stali i wzmocnimy sobie tutaj, zbudujemy sobie więcej tych pochodni, nie? Bo tu mamy pochodnie, tu, a tutaj na przykład nie mamy pochodni, ja bym sobie tutaj jeszcze jedną pochodnię pierdyknął. W tym pomieszczeniu jest w miarę jasno, bo tu już wszędzie te pochodnie mam. I przede wszystkim na zewnątrz, bo tutaj jak przychodzą dziadostkie tutaj te potwory, no to mnie tutaj gryzą. Myślę, że nawet tutaj postawię. Tak podoświetlam sobie ten teren. Żeby mieć fajnie oświetloną całą bazę. I ja to zacznę rozbudowywać cały czas. No i dobra. Teraz widzicie, już z tym drewnem i metalem stoimy całkiem fajnie. Czyli tak widzę, idzie noc. Więc zacznijmy działać. Skalopy powinienem cały czas tutaj przetwarzać. Więc weźmy jedzenie, dodajmy jedzenie, niech to się przerabia. Tu fajnie idzie i potrzebujemy teraz tak, żeby to zaupgrade'ować. Guma, drewno, komponenty. Ej, komponenty. Oj, z komponenty mi się wykrzaczą zaraz. I guma. Zrobimy sobie research table na wyższy level. Upgrade'ujmy, no i tu się pojawia teraz zajebiste rzeczy. Wow. Żeby to zaupgrade'ować, to już potrzebujemy co? Linę, komponenty, metal, no i copper ingoty. Dobra, możemy zrobić... No właśnie. Możemy zrobić furnace, czyli piec.
i będziemy mogli przetwarzać sobie, uzyskiwać wszelkiego rodzaju będziemy mogli uzyskiwać te sztabki, więc to jest tak czy siak muszę to zrobić. Mamy tutaj piekarnik. Mamy zimprowowany grill, możemy więcej tutaj gotować. Mamy jakiś purifier zaawansowany, lepiej oczyszcza wodę. Mamy air filling station, air tanki nam tutaj uzyskuje. Możemy backpack lepszy mieć, plecak, merlin skin, shark skin, to mamy, cloth. To tutaj mógłbym zrobić. Od razu nawet tego backpacka mogę zrobić, bo rekina żem zabił. To mamy. Flota też gdzieś tutaj mamy. Więc plecak to mi dużo ułatwi. Proszę, mamy plecak. Small air tank jest, ale iron ingot jest, widzicie, potrzebny i komponenty będę mógł sam robić. A to tak czy siak nie ma sensu do momentu, kiedy nie odblokuję sobie tutaj tych rzeczy. Dobrze, to pod tym względem rozumiem, co mam zrobić. Lodówkę bym chciał, ale na razie olejemy. Ja bym chciał zrobić mimo wszystko, żeby zrobić backpack. Shark skin jest potrzebny, guma. Marlin fish skin, no nie mamy, rekina muszę zabić jednego, klot to się tam dozbiera. Repairing hammer jest mi potrzebny, czyli potrzebuję dwie liny. Tak, przypominam, ja już to miałem. Natomiast popsuła się sprawa w momencie, kiedy się tutaj gierka skopściła, więc lipa. Pancerz mam jaki? Skórzany, więc mógłbym sobie zrobić ze scrap metalu. 9 daje, ale to tak mi średnio teraz na tym zależy. Bo jakby walczę, nie walczę aż tak często. Dobra, mamy te dwie liny, więc chciałem zrobić ten repairing hammer, czyli jeszcze drewno jest mi potrzebne. Pyk, mamy drewno. Robimy sobie młoteczka. Teraz z młoteczkiem będę mógł naprawiać niektóre rzeczy. Widzicie, tu mi się psują rzeczy. No właśnie, bo tu przychodzą te dziadostwa i one gryzą mnie. Więc ja raz na jakiś czas będę tu musiał podlatywać i to kurczę wszystko naprawiać. Fundamentów raczej widzę, że nie, też podgryzają. Młotek, kurde, ma dźwięk dosyć słaby. Podgryzają, więc tutaj trzeba za każdym razem pamiętać, żeby pilnować tego z tym młoteczkiem i tu przyłazić. Natomiast jeśli dam demolisz, no to już będzie lipa. Więc zastanówmy się, gdzie ja tu zrobię przejście. Mogę tutaj dalej w tym kierunku iść. I mamy tam troszkę miejsca, więc myślę, że rozbudujemy w tamtą stronę jakąś strefę warsztatową, może magazynową. Może jakieś pięterko bym tutaj też pierdyknął. No trzeba się zająć rozbudową, bo dochodzi nam coraz więcej rzeczy. Ja tu mam tej stali tak naprawdę od cholery. Mamy też drewno od cholery, więc weźmiemy sobie te trzy staki. Poodkładam rzeczy, których tak naprawdę teraz nie wykorzystuję. Buto i gumę. Wrzucimy sobie kolejnego skalopa, niech się tu przetwarza. Dorzucimy drewno. Tutaj też chcę mieć zawsze na maksa to drewno, nie? Doładowane. No i teraz z tamtej strony powinienem działać, nie? Ale żeby to zrobić, to potrzebujemy mieć jeszcze troszkę stali. Pewnie zaraz mi tu przyjdzie jakieś dziadostwo, żeby mnie ubić. No ale dobra, tutaj chcemy mieć większe pomieszczenie, więc teraz postawmy sobie, myślę, że fundamenty już by nie było głupie, żeby postawić jednak ze stali, bo tutaj myślę, że wytrzymałość jest dużo większa niż z drewna. Nawet nie wiem, czy nie na razy dwa damy. To już takie duże pomieszczenie i myślę, że na tym na razie przystaniemy. I ściany trzeba tutaj pierdyknąć. Myślę, że z oknami. Okej, drewna mi nie starczyło, no. Ale to nawet, to muszę wyburzyć. Tą ścianę wyburzamy. I tej stali to idzie naprawdę teraz w cholerę pójdzie. Ale dobrze, no o to chodziło. Stawmy sobie teraz ściany. Myślę, że z oknami tutaj na tą strefę. Tu będzie strefa okienna, tu będzie strefa bezokienna, no bo innych rzeczy tak naprawdę nie mamy. Metal window, jeszcze okna możemy tu wstawić, ale nie. Na razie drewniane okna mogę powstawiać.
ściany stalowe i tu już będziemy mieli full wypas all inclusive. Do tego jest mi potrzebny bar. Tu. I tu. I suficik mogę tutaj teraz pierdyknąć. Czy mi starczy? Tutaj widzicie, nie mogę z tej strony. Czemu to nie mogę z tej strony? Jakby coś ta mechanika jest skopana, powiem wam szczerze. Troszkę jest skopana ta mechanika, no ale bywa i tak. O, wstaw mi to tu, panie. Ale kurestwo. A tu? Też nie mogę, bo on chce gdzieś tam daleko wstawić. Ajajaj, a jakbym wziął... Czekajcie, drewniane okna mogę tu powstawiać. Widzicie, to okienka, to ja mogę tu powstawiać. Mamy jedno okno, tutaj już sobie okno darujemy. Tu mamy drugie okno. Trzy okienka mogę tutaj ładnie walnąć. Jest dosyć ciemno, nie? Przez to, że jest ciemno, to ja tak potrzebuję metal. I zbudujmy sobie dodatkowe oświetlenie. Te oświetlenia pierdykniemy w samym centrum naszego pomieszczenia. No i teraz wygląda cacy. Ale ja chcę postawić dach. Zwykły, najprostszy dach. Mamy te blueprinty odblokowane. To może filary będę tu musiał chyba pierdyknąć. Pierdykniemy tutaj gdzieś te filary. Tylko tutaj w rogach. One są tylko jakby tymczasowo. I w tym rogu muszę jeszcze pierdyknąć. Tu i tu. No dobra, już wszędzie pierdyknąłem. No i teraz metal roof. No i teraz mogę, nie? Jakby trzeba to wyczuć. Właśnie o tym mówię. Trzeba to wyczuć i to. I dachu nie mogę tu postawić. A drewniany daszek? Ja cięż pierdyle. No zaraz mnie tak trafi. Gdzie tu jeszcze filara mogę wstawić? Tu mogę wstawić filara. No, powiedzcie mi, że teraz jestem w stanie tutaj daszek dać. Na poważnie, nie? Tutaj stoi filar. Tutaj też jest filar. Na każdym rogu do cholery jest filar. To dlaczego ja nie mogę postawić? Metal roof chcę dać. No, odmawiają mi posłuszeństwa. Może muszę dać metal floor? No dobra, zostanie dziura. Tyle wam powiem. Zostanie tu dziura. Ani fundamentu, ani nic tu nie mogę pierdyknąć. Więc lipa pod tym względem. Ani ścianę mogę tutaj dać. A co mi po ścianie, jak to i tak o kandupy rozbić? No nie, uparłem się, że chcę mieć ten dach i dachu się niestety nie da. Chyba, że spróbuję jeszcze takiej większej odległości, nie? Bo tutaj gdzieś łapię. Poncie, a tutaj... No nie chcę. Coś tu gra stwierdziła, że to jest lipa. Ale to spokojnie. To jest oczywiście alfa, nie? Więc tego typu błędy też twórcom będą zgłaszane na bieżąco. I myślę, że to się w miarę ustabilizuje. Słyszałem kogoś, że mnie tu atakuje? Dziwię się, że w końcu w tej nocy nikt tu nie przyszedł do mnie. No dobra. Więc widzieliście, jakie fajne rzeczy tutaj nazbierałem i rozbudowałem. Ale nie do końca jeszcze wszystko mam rozbudowane, bo jeszcze tutaj musimy sobie wrzucić jedzonko. Woda. Woda się tu już opędzlowała, więc ja będę musiał z wiaderkiem tutaj parę razy poprzybiegać. I co? To możemy zjeść. I teraz ja tutaj będę chciał zrobić teraz tak, że zbudujemy sobie jakieś dodatkowe skrzynki. I mogę w teorii zrobić toolboxa, jakiś food container. Czy on jest większy, czy mniejszy? Ciężko powiedzieć. No komponenty zużywa, nie? Z tych komponentów też troszkę mam. Gdzie one tutaj zalegały, te komponenciki? Też je tu wkładałem. Dobra, dla porównania po prostu postawimy, nie? Zrobimy sobie jeden ammo box. I ten ammo box będzie oczywiście gdzieś tu na wejściu.
Pytanie teraz, czy tutaj dać, to może tutaj na środeczku pierdyknę. Już w tamtą stronę się chyba nie będę rozbudowywał, jak już to pójdę w górę z rozbudową. Więc tutaj na środku pierdyknę ammo boxa. Damy sobie, no i zobaczcie, ten ammo box jest taki potężny. I miejsca jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 na 5, nie? A tutaj? 5 na 5. No jaki jest sens używać? No to, że lepiej wygląda, no to okej, no fajnie, że fajnie wygląda, ale lepiej jest chyba coś, co najtańsze jest, nie? I równie dobrze mogę metal barele dawać. Mamy metal jeszcze shaving tutaj na komponenty stalowe, ale już mi się to nigdzie, kurczę, tutaj nie pomieści, nie? Najwyżej tutaj mógłbym dać i te metal parcy faktycznie w tym miejscu składować. To też nie będzie głupie. Mamy drewno i mamy metal. Niech jest. Teraz mogę tutaj, widzicie, dodać scrap metal. Bo tego się zbiera dużo. No pod tym względem to jest cacy. Ale ja mam dużo innych rzeczy, więc ja tu sobie postawię metal chesty. One też kosztują, widzicie, całkiem sporo. Też zużywają komponenty. Wooden chest nie zużywa, ale jest... w te komponenty jednak pójdę. Food container. Ile ty zabierasz? Takie maciupieńkie to jest. Maciupieńkie. No ja tutaj w ogóle mam wszystko maciupieńkie. Jakoś tak się staram tutaj magazynować. No i może lipnie to wygląda. Żarełko myślę, że mogę tutaj sobie schować. Tak, żebym mógł mieć bliski dostęp do browarów. I ja to sobie zaraz posortuję na spokojnie, nie? To tak nie będziecie tutaj świadkami tego wszystkiego. No i skrzyneczki metalowe. Skrzyneczki metalowe albo beczki dać. Beczki tutaj pierdyknę. Jedna beczułka i mi się stal skończyła. Ich, ale nazbierałem tych surowców tyle i wszystko mi się pokończyło. Pierdyknę dwie beczki. Żeby to tak roboczo wyglądało. Tak fajnie, o, i zrobię sobie screena, że to ładnie wygląda. I ja tu pomagazynuję na przykład surowce różnego rodzaju. I ten całe miejsce tutaj zagospodarujemy na rozbudowę tych wszystkich rzeczy, co są w blueprintach, typu furnace, jakieś tam rzeczy, no ale to i tak muszę, wiecie, znowu poszabrować troszkę, nie? Bo jak nie poszabruję, to nic z tego nie będzie. Więc na bieżąco działam. Oczywiście tego szabrowania nie zawsze wam pokazuję, bo... to dużo czasu zabiera, myślę, że jesteście w stanie to zrozumieć. Graliście w Rasta, graliście w różnego rodzaju gry, to nie jest tak, że każde szabrownictwo opłaca się pokazywać. Na razie tylko pokazuję, prezentuję grę, a wiecie, a to co wy z tego wyciągniecie, to już jakby po waszej stronie. Dobra, mamy trochę scrap metalu, ja troszkę tutaj drewna mogę podrzucać wszędzie. I co, dodaj drewna i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Do następnego, cześć.